Bezpieczne wakacje, Wampiruś. Już 2 i 8 czerwca w Cieszynie oraz 10 czerwca w Katowicach weź udział w akcji oddawania krwi, organizowanej przez Uniwersytet Śląski z partnerami. Zbliżają się wakacje i wielu naszych krwiodawców wyjeżdża na urlopy. Również studenci, uczniowie, którzy ukończyli, uczniowie szkół średnich, którzy ukończyli 18 lat, również mają wakacje. W tym okresie czasu nie tylko u nas na Śląsku, ale i w całej Polsce i w innych krajach zmniejsza się stan zapasów krwi. Musimy zrobić wszystko, aby tej krwi dla nikogo nie zabrakło. Dlatego też wspólnie z Uniwersytetem Śląskim organizujemy Krwisty Czerwiec, gdzie studenci będą mogli i włączają się w te akcje nie tylko promocji krwiodawstwa, ale i również rzeczywistego oddawania i w ten sposób nasze zapasy zostaną odbudowane. Trzeba zachować naprawdę szaloną ostrożność przy wszelkiego rodzaju urazach, jeżeli są. Jeżeli już się doznało urazu, zgłaszać się jednak do lekarza. Wszelkie skaleczenia, zranienia. Również pogryzienie przez kleszcza należałoby jednak zgłosić się z tym do lekarza celem usunięcia i ewentualnie podania antybiotyków w razie odczynu. Poza tym proszę pamiętać, że w czasie wakacji opalamy się, jesteśmy rozgrzani nad wodą. Nie wskakujmy od razu do basenu, do rzeki czy do morza. Odczekajmy chwilę, żebyśmy ochłonęli, stopniowo się zanurzali, dlatego że może dojść do tak zwanego urazu i porażenia, nagłego zatrzymania akcji nawet serca. Poza tym każde skaleczenie, uraz dyskwalifikuje na jakiś okres czasu danego dawcę lub kandydata na dawcę. A w czasie wakacji tej krwi bardzo dużo potrzebujemy. Niebawem zaczną się wakacje, czyli urlopy i wyjazdy w różne części świata. Zanim jednak udamy się w taką podróż, warto zapoznać się, jakie przepisy celne i dewizowe obowiązują w Unii Europejskiej oraz w kraju docelowym. Znajomość tych przepisów jest bardzo ważna i daje nam gwarancję, że z podróży przywieziemy wspomnienia, a nie kłopoty. Często chcemy zabrać w podróż towary, które będziemy używać, które będziemy spożywać podczas pobytu. Jednocześnie, wracając do kraju, chcemy przywieźć ze sobą pamiątki. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wiedzieli, jakie towary możemy przywieźć do kraju, które są zabronione oraz czy istnieją jakieś inne ograniczenia. Jeżeli z kolei chcemy zabrać w podróż ze sobą psa, kota lub inne zwierzę domowe, również musimy się dowiedzieć, jakie warunki musimy spełnić. Wszystkie informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z Centrum Informacji Służby Celnej lub na stronach internetowych Izby Celnej w Katowicach. Bezpieczne wakacje, uczymy się po różnych fajnych miejscach. Nie chcemy, by nam się coś przytrafiło złego, ale pamiętajmy, że w tym czasie szpitale mają problem z zaopatrzeniem w krew. Dlatego jeśli ktokolwiek z Was ma chwilę wolnego czasu i chęci, by tą krew oddać przez cały rok, ale z naciskiem na te miesiące wakacyjne, to bardzo Was o to prosimy, byłoby to bardzo wskazane. Bezpieczne wakacje, okres letni, chociaż teraz podróżujemy przez cały rok tak naprawdę, warto pamiętać o kilku rzeczach. Między innymi o szczepionkach czy jakichś lekach. Są regiony na świecie, gdzie występują różne niebezpieczne choróbska, wirusy. Zwierzęta przenoszą niesympatyczne zarazki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma taką stronę internetową Polak za granicą. Tam jest dużo przydatnych, ciekawych informacji, takich podstawowych, więc jak nie mamy czasu, to chociaż to przeczytajmy. Na pewno nam to w podróży pomoże. Podróżuj bezpiecznie, bądź dawcą życia. Widzimy się na bezpieczne wakacje Wampiruś.